byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że spełniła się na swoim stanowisku dyrektora, bo byłoby to śmieszne. Rozmawiając towarzysko i z pracownikami szpitala, z różnymi pracownikami, lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami niemedycznymi również, wiem, nie mogę powiedzieć, że mam wrażenie, ale wiem, że mam rację. Ośmielę się powiedzieć, że to, o czym mówię, co się dzieje w szpitalu, typu mobbing, donosicielstwo i złe zarządzanie ogólnie, to nie jest tylko moje zdanie. To jest zdanie wielu pracujących tam osób. Powiem zdecydowanie, że oddział intensywnej terapii w szpitalu w Słupcy naprawdę nie zajmuje się intensywnym leczeniem. Nie, absolutnie. A politykiem pan się już czuje po trosze? Politykiem po trosze małego formatu, tak. Absolutnie po wyniku tych wyborów nie patrzyłem na to w ten sposób, o kurczę, przeze mnie pan poseł Grzeszczak nie dostał mandatu. Chociaż nie ukrywam, że takie głosy do mnie dochodziły, że tak to było. Ilu wyborców potencjalnych PSL-u jest zatrudnionych w szpitalu? Multum, tak? Pielęgniarki, ich rodziny, pracownicy niemedyczni, lekarze, dlaczego nie? Więc już chociażby ten sam fakt świadczy, uważam, że dużego kalibru, świadczy o tym, że PSL nie szanuje tych ludzi. Gdyby szanowali, to zaangażowaliby się w te poszczególne konflikty, a nie starali się trzymać tylko jedną stronę. Zdziwię się i będzie mi strasznie smutno i przykro. Znaczy będzie to szok. Będzie to szok. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. PiS ma duże poczucie swojej własnej siły i duże poczucie swojej wartości. I myślę, że znaczy nie myślę, ja wiem o tym. Byłoby to nie na rękę im łączenie się w jedną wielką koalicję Razem dla Powiatu. Bo nie byłoby nic gorszego, gdybyśmy na starcie albo po miesiącu czy dwóch miesiącach rozmów zaczęli ustalać liczby i miejsca na listach. Nie. Trudno jest znaleźć ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, najlepiej młodych, najlepiej świeżynki samorządowe, które nie są uwikłane w żadne dziwne rozgrywki partyjne, którzy już coś zrobili, mają fajne pomysły. I na razie się na tym skupiamy. Dążymy do tego, żeby znaleźć takich ludzi i zakończyć i leczyć tam pacjentów? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Patrząc na etap obecnej budowy, utwierdzam się w tym przekonaniu. Pan burmistrz Pyrzyk jest jakby jaśniejszym punktem na całym tym firmamencie PSL-owskim.